Dzień dobry Państwu, Łukasz Molenda. Witam bardzo serdecznie. A moi Państwo goście jest dzisiaj Konat Krysztak, wiceprezydent Radomia i kandydat koalicji obywatelskiej na parlamentarzystę, na posła. Dzień dobry, Panie redaktorze. Panie prezydencie, zaczynamy od tężni Solankowej. Otwarta, piękna, nowoczesna, fajna, ale mieszkańcy, jak zwykle, skarżą się na coś. I chyba mają rację, bo skarżą się na to, że wokół ten teren niespecjalnie jeszcze się prezentuje i niespecjalnie wygląda. Jest nieuporządkowany. Trzeba podnieść, że tężnia Solankowa to element dodatkowy zlecony w trakcie prac rewitalizacji parku Obozisko. Parku, który oczywiście przez wiele lat był zaniedbany, zarośnięty krzakami, bez oświetlenia. Kiedy trwały prace rewitalizacyjne, zdecydowaliśmy się o tym, że pierwszy, zdecydowaliśmy o tym, że pierwsza tężnia solankowa w naszym mieście powstanie właśnie w parku obozisko i takie dodatkowe zlecenie, przetarg został ogłoszony. Skoordynowaliśmy te prace i ponieważ tężnia jest już od kilkunastu dni gotowa, to nie chcieliśmy wstrzymywać możliwości korzystania z niej, zwłaszcza że jest napompowana solanką, wszystkie cała infrastruktura jest działająca i chcieliśmy, żeby to działało dla mieszkańców. Wspólnie z firmą, która prowadzi prace rewitalizacyjne skoordynowaliśmy to tak, żeby można było do niej dojść i żeby można było z niej korzystać. Są wyasfaltowane alejki, drogi dojścia. Mam nadzieję, że mieszkańcy będą z tego korzystać. A prace rewitalizacyjne w parku Obozisko zmierzają ku szczęśliwemu końcowi, i już za kilkanaście dni, kilkadziesiąt dni będziemy wspólnie z mieszkańcami, z radomiankami i radomianami bawić się na otwarciu parku Obozisko w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu. Mhm, czyli rozumiem, że to nie koniec porządkowania tego terenu? Oczywiście, że nie. Prace trwają i już wyasfaltowane alejki, nowe oświetlenie w parku na Obozisku, skatepark, toalety, tego nie było, a teraz już jest. I to jest element tworzenia tych zielonych miejsc dla mieszkańców Radomia. Chcemy, żeby obozisko w następnej kolejności Park na Gołębiowie, również Park na Południu, odzyskały blask albo po pierwsze świeciły blaskiem, bo nie zawsze te parki ten blask posiadały. Tak jak na przykład Michałów, który oddaliśmy po, po, po kilkudziesięciu latach. Ja. Pamiętam, jako młody chłopak, mieszkaniec Michałowa, z, wspólnie z, z sąsiadami, z rodzicami, sadziliśmy tam drzewa w czynie społecznym, a później miałem okazję e, uczestniczyć w tym dużym projekcie przejęcia terenu od spółdzielni, ogłoszenia przetargu, wykonania tego parku i jego przekazania mieszkańcom. Mhm. Kończąc, oddając tężnie, poruszył Pan bardzo ważny temat, który przez wiele, wiele, wiele lat krąży i jakoś z tym nie dzieje, a mianowicie rewitalizacja, odbudowa, czy budowa tak w zasadzie odnowa amfiteatru. Ja pamiętam takie stare dzieje jeszcze, kiedy właśnie tam odbywały się główne imprezy miejskie, kiedy tam odbywały się dni radomia i kiedy rzeczywiście dni radomia były takimi centralnymi obchodami dla całego naszego, naszego regionu. Skąd na to brać pieniądze i kiedy jakieś konkretne mogłyby się pojawić? Kazimierz, Święty Kazimierz, który jest patronem naszego miasta, swoje, swój dzień obchodzi w marcu i te dni Radomia faktycznie powinny od, od patrona odbywać się w marcu, dlatego no, dziś odbywają się one przy okazji, czy wspólnie z rocznicą czerwca 76 I, i to jest ten element centralny, ale tak to prawda każdy z nas Radomian ma w pamięci mm, czy to koncerty Iry, czy Carpe Diem i Szymona Wydry, którzy Oena, pamiętam. Oena, którzy, którzy wypełniali nad Publiczności Radomski amfiteatr. Uczestniczyłem aktywnie w fosie pełnej kultury. Zdecydowaliśmy i to ogłosiłem również, korzystając z tej okazji, z tej możliwości na zakończenie podczas koncertu Stanisławy Celińskiej że wspólnie z panem prezydentem zdecydowaliśmy o tym, że ogłosimy konkurs architektoniczny na nowy amfiteatr, na amfiteatr na miarę XXI wieku, amfiteatr spełniający te restrykcyjne normy bezpieczeństwa, ale również wczoraj chyba każdy z nas pan redaktor mhm. czytałem również podglądał Sopocki festiwal w Operze Leśnej i ja widzę oczami wyobraźni taki amfiteatr, w którym odbywają się takie koncerty, gdzie jest komplet publiczności, gdzie mamy zadaszenie. Jakie one no tak, będzie? Czy ono będzie membranowe, czy będzie sztywne zadaszenie? To już zostawimy architektom, którzy to rozstrzygną. Ale jedno chciałbym powiedzieć e, na pewno. Ten projekt jest dla nas ważny i chcemy amfiteatr na amfiteatr ogłosić konkurs architektoniczny. Konsekwencją tego konkursu będzie oczywiście dokumentacja i Pozyskiwanie środków zewnętrznych. I ja mam nadzieję, że uda mi się wspólnie z panem prezydentem Witkowskim takie pieniądze w Warszawie pozyskać, czy to od pana marszałka, który jest przychylny temu projektowi, czy to z Ministerstwa Kultury, na pewno takie pieniądze będę zabiegał. To dlaczego do tej pory przez tyle lat, skoro ten amfiteatr jest w takim fatalnym stanie, nikt z tym nic nie zrobił? Panie redaktorze, to jest złożony problem. To po pierwsze kwestia dotycząca samego programu funkcjonalno-użytkowego, nad którym przez wiele miesięcy pracowaliśmy. Ogłaszając informację o Radomskim Centrum Kultury, równolegle pracowaliśmy również nad amfiteatrem. Ten program funkcjonalny dziś domykamy. Wiemy już, czego potrzebujemy i czego chcemy w amfiteatrze. I chcemy to zrobić, ponieważ Radomskie Centrum Kultury, na które postawiliśmy na początku, jako pierwsze, dziś ze względu na te decyzje Prawa i Sprawiedliwości klubu, który rządzi w Radzie Miejskiej, widzimy, że nie ma odpowiedniego klimatu do tego, żeby Radomskie Centrum Kultury powstało. I tak jak mówiłem wielokrotnie, zdaję sobie sprawę z tego, że miejsce przez nas skazane nie jest najlepsze, ale jest najlepsze z tych, z których możemy wybierać. To miejsce zostało zanegowane rozumiemy to, wyciągamy z tego wnioski i zdecydowaliśmy, że będziemy robić amfiteatr, a sam radomskie centrum kultury nie zawieszamy, ale w tej chwili rozmawiamy na temat dwóch lokalizacji. Są to nieruchomości, które nie są własnością gminy, dlatego ta procedura na pewno troszeczkę się wydłuży. Nie zarzucamy, pracujemy nad lokalizacją, wybierzemy najlepszą i wrócimy do radomskiego centrum kultury. A teraz wykorzystując te możliwości budżetowe, chcemy mieszkańcom Radomia zaproponować amfiteatr, amfiteatr na miarę XXI wieku, gdzie będą festiwale i gwiazdy, chociażby takie, jak pan redaktor wczoraj powiedział, może niektóre trochę już przykurzone, ale jednak gwiazdy, jak w Sopocie, widzę oczami wyobraźni mhm. w Radomiu. Budynek RWT, o to zapytała jedna z naszych internautek pod, pod pańskim wpisem reklamującym dzisiejszą wizę w moim programie. Rzeczywiście, on nie wygląda za specjalnie i będziemy mieli z jednej strony latomskie centrum sportu. Mam nadzieję, że już niedługo. E, poczekajmy do rozstrzygnięcia przetargu, a na przeciwko będziemy mieli no, obdrapany i niespecjalnie wyglądający budynek. Czy miasto może coś z tym zrobić? Własność ta jest, czy Nieruchomość ta jest własnością Skarbu Państwa w imieniu pana prezydenta, który również pełni funkcję starosty w mieście na prawach powiatu, czyli zarządza nieruchomościami Skarbu Państwa. W tym przypadku nieruchomość ta jest przekazana Izbie Skarbowej. Spotkałem się już w 2015 roku kilka razy i w 2016 z zarządzającymi tym obiektem. Po pierwsze informując o tym, że po drugiej stronie ulicy faktycznie budujemy najnowocześniejszy obiekt sportowy w województwie mazowieckim i chcemy, żeby to współgrało. Nasze rozmowy toczyły się nawet w kierunku tego, żeby przenieść tam siedzibę miejskiego zarządu dróg komunikacji, i przez kilka tygodni był to jeden z punktów, który wspólnie realizowaliśmy. Rozpoznawaliśmy możliwości i potrzeby w kontekście termomodernizacji tego budynku, wymiany elewacji itd. Izba Celno-Skarbowa zdecydowała, że wypełni ten budynek po zmianach w całości, i na tym nasza współpraca się skończyła. Mam informację, czy miałem informację od pana inspektora, że te. Prace mają się rozpocząć i zakończyć przed oddaniem hali. No, hala ma swój problem. W tej chwili jesteśmy na etapie rozstrzygnięcia przetargu. Mam nadzieję, że ten wykonawca, czy ci oferenci, którzy złożyli oferty, spośród nich zostanie wyłoniony wykonawca. A co za tym idzie, hale dokończymy, i jest to również punkt, z którym wrócę do rozmowy z Izbą Celno-Skarbową. Jeszcze w tym tygodniu umówię się na spotkanie i będę rozmawiał o tym, żeby ten budynek faktycznie, w kontekście naszych rozmów z 2015 i 2016 roku, został wyremontowany, bo hala i stadion wielkimi krokami zbliża się do zakończenia mhm. tej inwestycji. PSL wystartował, zmieniamy temat PSL, wystartował razem z Kukizem. Najnowsze sondaże pokazują, że ten mariaż nie przynosi im tego bonusu za zjednoczenie, natomiast Lewica domaga się tego, żeby pójść razem z Koalicją Obywatelską do Senatu. Czy to jest dobry pomysł, żeby przytulać pozostałe partie i razem tworzyć blok do Senatu? Z tymi sondażami zawsze jest ciekawie, bo każda partia uważa, że jest niedoszacowana i żąda doszacowania w, w sondażu. Ja podchodzę do sondaży w kontekście PSL-u z taką odpowiednią, odpowiednim dystansem, pamiętając o tym, że sondażownie nie zawsze do, do, doszacowują polskie stronnictwo ludowe. To wszystko zweryfikuje najlepszy sondaż. Ten sondaż odbędzie się 13 października przy urnach wyborczych. Ja mam nadzieję na wysoką frekwencję i na to, że ten sondaż będzie pomyślny dla nowoczesnej Polski w nowoczesnej Europie. Takiej, która będzie pamiętać o tradycjach, ale będzie zjednoczona z Unią Europejską. Taka, która będzie szanować również orzeczenia CUE, a nie tylko taka, która będzie zapatrzona na siebie, a może nawet czasami na. Na, na wschód. Mm -hmm. 49 okręg w wyborach do Senatu. Tam startuje. Marszałek Karczewski, wywiórki donoszą, że naprzeciwko będzie Leszek Przybytniak, radny z PSL-u, radny Sejmiku Mazowieckiego. Czy to prawda? Nie mogę tego potwierdzić. Pan Przybytniak to radny, który daje się poznać jako osoba aktywna na gruncie Sejmiku Województwa, ale jeśli chodzi o jest to również okręg parlamentarny i okręg, który ma swoje problemy i mam nadzieję, że z przyszłym senatorem będziemy mogli aktywnie powalczyć o to, żeby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zawarła nową umowę i wykonała odcinek drogi ekspresowej numer 7 z Grójca do Warszawy, bo dziś wiemy, że ten wykonawca z placu budowy zszedł i nie ma wykonawcy, a to są realne problemy dla okręgu czy to 49, czy okręgu 17 w wyborach parlamentarnych do Sejmu, bo wielu mieszkańców dojeżdża do Warszawy, dojeżdża samochodami i brak drogi krajowej, drogi ekspresowej na odcinku do, od Grójca do Warszawy jest realnym problemem, również w kontekście lotniska. Tu przede mną, Panie Redaktorze, leży mhm. kolejne już pismo, tym razem do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, którym podnoszę trzy ważne problemy w kontekście Radomia i ziemi radomskiej e, i lotniska. Bo to oto o po pierwsze, nie mamy zakończonych prac na drogę S12 i te prace nad Stesiem miały się dawno zakończyć. Z różnych względów one nadal trwają. Na ostatnim posiedzeniu zespołu parlamentarnego Mowa była o pewnych opóźnieniach, kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych, ale z nich jasno wynikało, że przed wyborami niczego się nie dowiemy. Nie wiem, czy ktoś się boi pokazać ten wariant, ma jakieś obawy. Na pewno S12 było w kontrakcie dla Radomia, a tego zadania nie, nie udało się przyspieszyć, co podpisywał prezes Jarosław Kaczyński. I tutaj piszę do generalnej dyrekcji dróg krajowych i autostrad w kontekście lotniska S12, ale również. Również, szanowni Państwo, tutaj pokazuję telewizją, ale mhm. również w kontekście braku połączenia drogi krajowej numer 9 z innymi drogami krajowymi. I oto możemy za chwilę mieć lotnisko, którym będziemy mogli się chwalić, które będzie ściągało ludzi, ale wokół lotniska nie będzie żadnej drogi krajowej. I postulujemy już od wielu miesięcy zarówno do parlamentarzystów, to pismo również po raz kolejny będzie zaadresowane do radomskich parlamentarzystów o to, żeby droga krajowa nr 9 zaczynała się w, na węźle Radą Północ w miejscowości Jedlanka. Tego od kilku miesięcy, od kilkunastu miesięcy nie możemy wywalczyć. I to są realne problemy, o które trzeba zadbać w Warszawie. I myślę, że wspólnie z senatorami, przyszłymi senatorami, zarówno z okręgu numer 49 i 50, no właśnie, uda w 50, nam się o to w 50 o to Nie wiemy nadal, kto będzie startował z Platformy Obywatelskiej. Czy będzie to Karol Semik, jak było mówione na początku, czy Julia Pitera, jak było później, a teraz mówi się z powrotem, że że Karol Semik wraca do gry. Znam, znam pana prezydenta Semika od wielu lat, od blisko pięciu lat współpracujemy na terenie naszego miasta, wspólnie z panem prezydentem zmieniamy nasze miasto. Udało się panu prezydentowi suchą stopą przejść przez problem naborów, w które... W innych miastach naszego kraju odbiły się większym echem, a u nas udało się to panu prezydentowi zabezpieczyć. Wszyscy znaleźli swoją szkołę, więc to dobry człowiek, który nadaje się do Senatu, do tej Izby Refleksji i takiej Izby, w której jest jeszcze szansa na poprawienie czegoś. I tutaj pan prezydent Semik dał się pokazać jako osoba, która jest w stanie poprawić pewne błędy rządzących krajem. Tak, jak poprawił tę deformę edukacji w naszym mieście. No i na koniec od dyrektora teatru chciałem zapytać. Dwunastu aż kandydatów tym razem się pojawiło. Z tego co mi wiadomo, to obecny dyrektor wcale nie chciałby opuszczać Radomia, chciałby zostać. Czy pan prezydent chce dokończyć ten, ten konkurs, czy, czy, czy jednak po doświadczeniach poprzednich? wolałby powołać y, obecnego dyrektora? W tej chwili konkurs trwa. Został. Wczoraj została powołana komisja konkursowa 12 kandydatów. W tej chwili komisja konkursowa zapozna się z kandydaturami, sprawdzi, czy wszyscy spełniają wymagania. Pamiętamy, że w pierwszym konkursie z dużej grupy do konkursu zostało dopuszczone, jeśli mnie pamiętnie, mieli chyba tylko jedna albo dwie osoby. Mhm. W tej chwili trzeba zapoznać się z kandydaturami, dopuścić ich do rozmowy, do konkursu, do, kolejnego, do kolejnej fazy i wybrać najlepszą osobę. Dzisiaj nie przesądzałbym o tym, czy będzie to były, obecny dyrektor, czy będzie to nowy, przyszły dyrektor. Na pewno chcemy, żeby był to dyrektor, który będzie promował radomską kulturę. My oczywiście staramy się tworzyć dobry klimat wokół amfiteatru. Przypomnę, że twardą decyzją przesunąłem środki na system klimatyzacji i wentylacji w teatrze, bo przez poprzednie 30 lat nowej Polski tego w radomskim teatrze nie było. Nie można było w sposób taki komfortowy korzystać z odbioru wysokiej kultury, bo można powiedzieć, kolokwialnie podpłynął po no, przy, przy pełnej sali był dramat. Dziś, Znale, mamy, dziś mamy komfortowe warunki. Mamy wyremontowany... Plac przed teatrem. Mamy ciekawy budynek w centrum miasta i trzeba wypełnić go dobrą kulturą na wysokim poziomie. Pan dyrektor Rybka yy, przez wiele lat. Tworzył Radomski Teatr, a teraz jest szansa na nowe otwarcie. Nie zamykamy drogi żadnemu kandydatowi. Niech każdy kandydat pokaże to, co ma do zaoferowania, niech przedstawi nowy program. Koniec kadencji. Pragnę przypomnieć, to również wybor, wyborcy wybierają prezydenta, wybierają radnego, wybierają posłów i parlamentarzystów. Każdy pokazuje, co chce zrobić. I dzisiaj konkurs na dyrektora teatru to jest takie pokazanie, co ten kandydat na dyrektora. Tutaj musimy chce postawić zrobić? Postawić kropkę na szczęście skończył. Dziękuję serdecznie za dzisiaj. Konrad Krzysztof, wiceprezydent Adamia był moim państwa gościem. Dziękuję panie redaktorze. Łukasz Molenda, do zobaczenia i usłyszenia.